I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 9 werset. Pójdź za mną. Jedynie trzy słowa, a zawierają program na całe życie. Pan Jezus, żyjąc na tej ziemi, wielokrotnie kierował te słowa do ludzi. Kiedy Jezus wzywał ludzi, aby go naśladowali, oznaczało to, że sam szedł przed nimi. Dlaczego Pan przemierzał krainę? On przyszedł, aby wypełnić wolę Ojca. Treścią życia Pana Jezusa było wypełnienie dzieła Bożego. W każdym dniu, w każdej sytuacji można było rozpoznać w Nim Boga i Jego chwałę. Jana 4 rozdział 34 werset, Jana 1 rozdział 14 werset. Aby móc naśladować Pana, potrzebny jest pewien start. Oczywiście dziś nie możemy iść za Panem, w sensie dosłownym. Naśladownictwo to rozpoczyna się poznaniem Boga i rozpoznaniem swojej grzesznej natury. Następny krok to całkowite zaufanie Panu Jezusowi oraz dokonanemu przez Niego dziełu zbawienia. Gdy to uczynimy, wtedy staniemy się wykupionymi przez Pana chrześcijanami. To jest dobry start. Naśladowanie Pana oznacza również posiadanie celu. Jest nim dom Ojca. Nasz zmartwychwstały Pan poszedł przygotować w nim miejsce dla wierzących. Czyż nie czeka nas wspaniała przyszłość, przebywanie na wieki w obecności Tego, który umiłował nas aż na śmierć? Porównaj Jana 13, rozdział 1, werset. Jednakże w naśladowaniu Jezusa Chrystusa pomiędzy startem a celem leży jeszcze droga. Każdego dnia w naszym życiu powinniśmy starać się odzwierciedlać cechy charakteru naszego Pana, przez co potwierdzimy, że otrzymaliśmy nowe życie. Jak inaczej miałby ten świat zwrócić swoją uwagę na Chrystusa? W świecie, który jest całkowicie wrogi naszemu Panu, wcale nie jest to łatwe. Jednakże On widzi to i jest przy nas, tak jak nam to przyobiecał. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, werset 20.